Nauczyciele roku napisali list do premiera, chcą ważnych ich zdaniem w dobie koronawirusa zmian. Ten prestiżowy tytuł przyznaje Głos Nauczycielski od 2002 roku. Wówczas otrzymał go Grzegorz Lorek, nauczyciel pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lesznie. List do premiera Mateusza Morawieckiego podpisali wszyscy nauczyciele, którzy otrzymali to wyróżnienie. W związku z reorganizacją ministerstw, szkolnictwo wyższe i edukacja będą teraz w jednym ministerstwie. Chcą zmian. Nauczyciele roku wracają do doświadczeń z wiosny tego roku, kiedy szkoły były zamknięte i pracowały w trybie zdalnym. Powołują się na badania polskich naukowców, które wykazują ogromne obciążenie psychiczne zarówno nauczycieli, jak i uczniów w związku z przeładowanymi programami niedostosowanymi do pandemicznej rzeczywistości. Nauczyciele roku apelują do premiera o powołanie zespołu ekspertów i opracowanie prowizorium podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych.